A ja dzisiaj po prostu chciałbym skończyć temat Steczkowski, bo ile można gadać o tej czarownicy? A tak serio, z Justyną fajny ostatni czas. Fajnie się wydarzyło, że taki rzeczywiście mamy renesans relacji z nią. Bardzo urocze były te nasze spotkania w obrębie naszego ostatniego 2 miesięcy. W kontekście tej Eurowizji, na którą, jak już wiemy, nie jedzie. No ale taki świat jest, świat wie, co robi. I myślę, że po prostu ja tak naprawdę cieszę się, że tak się karty ułożyły, bo miałem rzeczywiście jakąś możliwość się z nią spotkania na nowo i jakoś zaczęcia jakiejś nowej karty w ogóle na łamach tej historii z nią i nie będę z nią robić Eurowizji, bo już na Eurowizję nie jedzie. Szkoda pomysłu, bo był zajebisty. Miałem taki pomysł na ten występ ich na tej Eurowizji, że było mi strasznie przykro przez moment, bo to było tak piękne i tak już na takim zaawansowanym etapie. Wiem, zając nie ucieknie. Tak, zając nie ucieknie. Zresztą być może ten pomysł właśnie nie był wcale dla niej. Może to jest w ogóle coś, co ma być moje. Nie wiem, ale no po prostu cieszę się, że poznałem też w międzyczasie jedną osobę, którą na pewno będę chciał z nią... No nieważne, w każdym razie... Więc chyba ostatni odcinek o Justynie i w związku z tym muszę włączyć pokazywanie nam ekranu. A dobra, to co, tak już tam Patryk i Dabodzia to już wcześniej byli, to wszystko wiadomo, jest tutaj też Marcel. Marcel nam pomaga przy warsztatach, przy webinarach i więc jest nowa osoba. Nie wiem, jak to się robiło. Jak u góry masz po prawej stronie taką zieloną ikonkę kamery, to na nią klikasz. I tam z boku jest taki ludzik przy takim prostokącie, kwadracie, albo na dole, jak masz przycisk rozłączenia na FaceTime, to też jest taki przycisk kwadratu z ludzikiem i wtedy tam klikasz i widzisz? Nic nie ma takiego. Nakładka prezentera. Michał, twoja mina bezcenna. Właśnie teraz lwią zmarszczkę pewnie widać. Którą A poczekaj, bo tu... Ale dzisiaj będzie ostatni raz. Czekaj, bo ja muszę tylko jedną rzecz, bo tu właśnie chyba dzisiaj już będzie ten zabieg. Kinia, czekaj. Zrobimy przed i po. To nie jest takie spektakularne właśnie. To jest subtelna zmiana, którą widać przy jakichś mimicznych rzeczach. Ale dobrze, że to zrobię, bo już jest naprawdę gnój. Dobra, no co, ekran, jest ludzik, jest, ale nie da się tego ludzika, ludzik jest kliknięty, jest? No. A gdzie Bodzia? O. Jest. No dobra, to po prostu... Ja uciekłam. Tak, to teraz Justyna i sytuacja jest taka, że... Więc to będzie ostatni odcinek już z Justyną i teraz w ogóle to też takie dziwne dla mnie jest ten przeskok, bo ja zrobiłem naprawdę tak dużo tam rzeczy, ale muszę coś wybrać, nie mogę, nie chcę pokazać wszystkiego, to też chodzi o to, żebym pokazał jakieś ważniejsze, przełomowe momenty może. I tutaj pokażę taki teledysk, który był o tyle przełomowy, że był dla mnie jakąś w ogóle nowym sposobem opowiadania. Bo w ogóle był bardzo chaotyczny, bardzo długo ten proces trwał, bo też w ogóle sytuacja jest jeszcze większa. Piosenka się nazywa Sanktuarium i do niej tekst pisałem razem z Justyną. Byliśmy w ogóle na Goa w Indiach i ta piosenkę, tę muzykę zrobił Agim, w ogóle taki elektroniczny twórca muzyki. Ja wtedy, no bo wtedy byłem na co dzień z Justyną i już byliśmy w takim, po jakichś pierwszych takich macankach z pisaniem tekstu, bo dosłownie chwilę wcześniej robiła płytę z kołysankami i tam napisałem jej tekst do jednej kołysanki i ona ten tekst lubiła bardzo, który tam napisałem, bo on był taki, w ogóle dwie kołysanki napisałem. Jeden był taki po prostu nawiązując do mitologii, a druga kołysanka to był taki tekst, który w ogóle był, jak ona to nazwała, kołysanką dla dorosłych. I to w ogóle było strasznie takie, kurde, jak ja dzisiaj tą kołysankę słucham, to uważam, że ona jest mroczna, ona się nazywa Tam.
I ona jest taką piosenką, gdzie ja w ogóle śpiewałem, jakby wymyśliłem sobie, że napiszę taki tekst, który będzie kołysanką dla umierającego człowieka. Jakby takim pomostem, żeby ktoś, żeby pomogło mu to przejść na drugą stronę. Że sobie wyobraziłem to, tą kołysankę w innym kontekście, nie? Że jakby ten ostatni sen. Więc to jest ciężki tekst, ale on powierzchownie nie słychać, że on jest dopiero jak się go przeczyta ciurkiem, to się widzi, że o kurde, on jest o śmierci, o umieraniu. I pamiętam, że jakoś tak, pamiętam, że dobry ślad to zostawiło ta kołysanka w niej. I potem, jak pojawiło się Sanktuarium, ona pisała kilka wersów do tego i zaczęliśmy rozmawiać o tym i zaczęliśmy razem ten tekst pisać. I tam się dwie rzeczy wyłoniły, bo ja widziałem u niej w życiu, wtedy działo się coś takiego, co było bardzo mocne, bardzo prywatne, o czym też no, nigdy nie będę mógł nigdy powiedzieć, ale po prostu miałem możliwość podglądania tego. A dwa, ona po prostu przywołała historię, która była gruba na maksa, która była jakby fundamentem do tego teledysku, do zbudowania tej historii, bo ona powiedziała mi, że jej ojciec był księdzem. I zrezygnował ze ślubów dla jej matki. Czyli A, zakochał jeszcze nie się, był księdzem, był już to był księdzem. po prostu. A, był już, czyli był Był. po. Tak. Okej, okay, ale. No dobra, zacznijmy od początku. Nieważne, czy tam był, no po prostu miał już, był kapłanem, był już duchownym. On już jakby Okej, okay, no był, zakochał się i tak, przejął zakochał czacha. się i wyszedł z tego. I no i wiesz, to po prostu. To jest niesamowite, bo on potem jakby oni mieli potem dziewięcioro dzieci, tak? Więc to w ogóle takie bardzo piękna historia tak naprawdę, że dla tej miłości i wybrał inną drogę i no i tak po prostu. No i ta historia w Justynie całe życie rezonowała i ona stwierdziła, że ona by chciała do tego nawiązać w tym teledysku, do miłości między właśnie duchownym a zwyczajną dziewczyną. I to było takie dla mnie, wow, jak to kurwa zrobić, żeby to było, żeby to było, żeby to jakoś w ogóle było piękne, nie? Żeby to jakoś nie zrobić z tego sztampy. Ja w ogóle, to jest też znowu, ja naprawdę pamiętam, że jak zrobiłem ten teledysk, to on dla mnie wtedy był, dla tego 18-letniego mnie bardzo pretensjonalny. Jakoś mi się to nie mieściło, jakoś miałem takie, że to jest tak kurwa już przesadzone w swojej teatralności, że jest niezręczne. Dla mnie wtedy było. Ale jest tam kilka takich kadrów, które są dla mnie mocne, plus on ma po prostu dla mnie bardzo duże znaczenie, bo on dla Justyny miał ogromne znaczenie i ona bardzo przeżywała tą pracę na tym planie i to bardzo się zaangażowała w to wszystko. I też po prostu potem to wyewoluowało w taką historię o tym, że w ogóle powiązaniu dusz, że one jak są dla siebie przeznaczone, to mogą podróżować po wcieleniach i ta konfiguracja wielokrotnie może się nie udać i one będą się wciąż szukały, aż w końcu w jakimś życiu się odnajdą i będą mogły być ze sobą, nie? Więc to taką piękną znaleźliśmy klamrę, dlatego że po prostu te konfiguracje mogą być różne na przestrzeni epok, na przestrzeni różnych dziejów i z wielu powodów może się to się nie wydarzyć. I ta dusza po prostu cały czas krąży, poszuka tej miłości, nie? No i to jest jakiś taki miraż w ogóle właśnie wędrówek po różnych wcieleniach, ten teledysk. I ja jestem ciekaw, jak ja na niego zadziałam po latach sobie, bo pamiętam, że strasznie jestem dumny z intra, które poleci najpierw, bo ja napisałem cały ten taki, ona będzie mówiła taki monolog, który ja napisałem w całości sam. I pamiętam, że jak go napisałem, to w ogóle tak ciurkiem go napisałem, bo to wtedy też była moja historia, bo ja wtedy byłem zakochany takim chłopaku z gór o imieniu Kordian, który był hetero. Więc ja miałem wtedy bardzo mocno to, że właśnie trochę o tym moje życie też jest, że jakby gigantyczna więź, ale w tym życiu nie ma opcji, żeby to miało miejsce. Więc ja zrezygnowałem z tej relacji absolutnie, wiedząc, że w przyszłym życiu będę musiał znowu się z tą osobą spotkać, żeby to naprostować, no bo po prostu w tym życiu to nie miało żadnego sensu. No dobra, no to zobaczmy, a potem pogadamy. A tak technicznie, no to też jestem ciekaw, bo on był robiony, kurwa, chyba w sześciu różnych miejscach. On był robiony trochę w Indiach, trochę w takim polskim, jest coś takiego, co się nazywa Krzysztopór. To są jedne z najstarszych ruin zamków w Polsce.
Więc w tym Krzysztoporze, kurde, gdzieś na jakichś łąkach pod jej domem, w Sopocie, kilka scen. On jest po prostu rozjebany. My go robiliśmy z pół roku, różne sceny, bo ja cały czas, jak naprawdę nie wiedziałem, jak tą historię opowiedzieć, więc on jest bardzo rozjebany. Jestem ciekaw, jak tam się wydarzy. No dobra, to jazda. Harlekin, kurwa. To jest Harlekin. No Love Story. No Harlekin, no Love Story. Ja aż się wzruszyłem. Jezus, to jest właśnie, Patryk, twoja estetyka, kurwa, Harlekin. To nie jest kwestia estetyki, to jest kwestia jakby, bo tak oglądając to po prostu, to bym powiedział, no ładne obrazki, ale jak znam historię, którą to powiedziałeś, że tam tata Justyny i ta miłość i wiesz, że oni się tak połączyli, że on z tego zrezygnował i do tego ten klip, to jest po prostu dawno mi nie poleciało z oka, naprawdę. Wzruszyło mnie to. Ciekawe, w ogóle to jest dla mnie, ja pamiętam właśnie tą rzecz, że jak to wyszło, ja byłem w kurwie, jak to wychodziło, byłem cały taki, ja pierdolę, to koniec. Ja już nigdy więcej nic nie zrobię, to jest tak pretensjonalne, że w ogóle wszyscy mnie zlinczują właśnie, że jestem kurwa duży harlekin po prostu. Że to jest taki, że to jest banalne. A pamiętam, że właśnie ludzie pisali do nas, że się wzruszali. I byłem taki, what the fuck, kurwa, jak wzruszali? Ale ja rozumiem, że jak ktoś właśnie, no bo no ja tak gadam harlekin z zażenowaniem, ale no moja babcia była, czytała harlekin i ryczała, więc to jest jakiś taki rodzaj opowiadania o emocjach, który rzeczywiście może chwytać za serduszko chyba dla kogoś tam, no. Nie wiem, bo w ogóle, bo jestem ciekawa się, bo ty na pewno też masz coś takiego, że za bardzo, nie? No. Ja mam. Mi się w całym tym oglądaniu klipów przede wszystkim podoba to, że opowiadasz o tym, co było inspiracją. Bo to tłumaczy, dlaczego to jest właśnie harlekinem, dlaczego tak. To jest takie. No bo taka była historia. Ja od razu już myślę o takim szerszym obrazku, że w ogóle dlaczego mówiąc o miłości, o czymś pięknym, o miłości między dwoma osobami, nawet jeżeli to była jakaś taka miłość trochę na początku zakazana albo kulturowo źle postrzegana, nie? Albo że trzeba było podjąć jakiś wybór, wiesz. Dlaczego to jest w ogóle złe? Dla mnie zupełnie te tematy, wiesz, ja chcę głębiej jeszcze w to wchodzić, nie? A chodziło o to, żeby pokazać właśnie tą przestrzeń, tą właśnie harlekinową przestrzeń, gdzie masz bohatera i bohaterkę, jedno, drugie stoi przed trudnym wyborem. Tak. Są Romeo i Julia. W takiej sytuacji tragicznej. Romeo i Julia. No, to totalnie to pokazuje. No i oczywiście, wiesz, dla mnie jak jest na klipie woda, to już jestem szczęśliwa. Więc te ujęcia rozmarzonej, schodzącej po plaży, to mi to robi bardziej niż te, wiesz, scenki chwytania się za dłoń w świecach. To mi w ogóle przypomniało, wiesz, to jest etap, który mi bardzo przypomniał. Z kolei coś, co mnie za serce najbardziej chwytało, czyli Edyta Bartosiewicz i Ostatni. No tak, takie, bo to w ogóle ja... To jest podobny czas, nie? Nie, znaczy nie podobny czas, ale w ogóle tak się robiło wtedy teledyski. Ja pamiętam, że jakby mi to było też zarzucane na początku mojej drogi, właśnie zwłaszcza po tym chyba teledysku, że ja robię teledyski jak z lat 90. I... No super. No właśnie, ja to pamiętam, że ja miałem takie, że... Mi się to nie wydaje żadnym obrazom, bo to jest jakiś rodzaj estetyki, który tak, rzeczywiście... Przeciwnie, że tak, tak, dziękuję za komplement. Ale na pewno już nigdy potem takich scen nigdy nie miałem pomysłu, żeby robić. Że zrobiłem je tu i miałem takie... Tak się nie pokazuje emocji. Nie dotykamy się po rękach, nie dłoni idzie do drugiej dłoni. Pamiętam, że po prostu to... ale to było też ciekawe dla mnie... Tak bym zrobiłem etiudę i na jej podstawie nauczyłem się, jak się nie opowiada o emocjach, bo to jest cringe'owe po prostu dla mnie. Ja już na przykład dzisiaj bym nie zrobił takie, tak nie bym nie opowiedział o emocjach między ludźmi, bo uważam, że to jest właśnie harlekin i chyba mnie to nie, to nie jest moją estetyką po prostu. Ale to też, cieszę się, że dałem się wciągnąć Justynie w zrobienie harlekina, bo po prostu to też jakieś było, mówię, to było dla mnie bardzo wyjście ze strefy komfortu i dla mnie to było bardzo stresujące robić to. I no przynajmniej wiem, że po prostu takich rzeczy, że to nie jest moja estetyka już, nie, że tak nie chcę.
Ale uważam, że to jak na to patrzę z poziomu właśnie bycia odrębnym od innych i tego, co się dzieje na rynku, no to to było bardzo dziwne, dziwnie w taki sposób. Dobra, a jak młody człowiek o tym myśli, Marcel? Okay, właśnie mnie wyrzuciło na MacBooku, próbuję dołączyć, ale spoko. Nie. Ale wróciłeś. Możesz być tak. Jest ale przez telefon. Wiesz co, ja sobie muszę to na spokojnie jeszcze raz obejrzeć, byłem zaskoczony wieloma rzeczami. I to było... Ale no właśnie o to chodzi, no to dawaj. Ale to właśnie powiedz, ale właśnie jak z poziomu twojego mózgu? Rzeczy. Twój mózg to wypierał pod tytułem ja pierdolę obciach, czy miało, był zaciekawiony, co tam się działo? Nie, także chcę jeszcze raz na spokojnie sobie. To znaczy na pewno rzeczywiście pomagało to, co mówiłeś, nie? Jest to jakiś taki trop, z którym można to oglądać i trochę inne rzeczy wyciągnąć. Słychać mnie? Tak. Dobra. I to myślę, że jest bardzo przydatne i wartościowe. I na pewno jeszcze raz bym sobie na spokojnie to przejrzał tak. Bez blasku fleszy po prostu. No tak. Znaczy ja po prostu... no nie wiem, jakby ja pamiętam to jako coś, co było dla niej ważne. Dla mnie było ważne, że to przeżyłem znowu. Bardzo dużo się nauczyłem z tego. To było moje największe w ogóle. Ten teledysk był dla mnie przełomowy też technicznie, bo to był teledysk, w którym się rozjebałem totalnie o wątek techniczny, bo go po pierwsze wyrenderowałem go w jakości 720p, co jest zbrodnią w ogóle, bo jakby to już w tamtych czasach było też 1040 było już pod minimum, a ja zrobiłem go w za małej rozdzielczości. Więc to była pierwsza rzecz, za którą po prostu obrywało mi się na maksa, że wszyscy mówili, co to odjebałeś w ogóle, że to jest tak złej jakości po prostu. Więc to było dla mnie pierwszy raz, doświadczyłem tej lekcji, że to jest po prostu, tego się nie robi tak, nie renderuje się w takich rozdzielczościach. Plus go nagrywałem go całego w klatkarzu 50 klatek, a potem montowałem go w klatkarzu 25 albo 24 nawet. I się wszystko porozpierdalało i tam są takie charyzmatyczne cięcia między obrazem i to są moje błędy, ale po prostu... To są twoje specjalne tak. Zabiegi, bo ty je przełożyłeś później na przyszłość. Nie, czy nie, tutaj to autentycznie się dużo nauczyłem, odrobiłem lekcje z rozdzielczości tego, jak one pracują i w ogóle też musiałem jakieś z poziomu technicznego dużo tutaj takich trików pozastosować, żeby te ujęcia w ogóle się poprzechodziły. Dla mnie to był jeden wielki, kurde, naprawdę warsztat, ten klip. I był bardzo, pamiętam, że przy nim to się umęczyłem koszmarnie. A najbardziej lubię, chyba coś, co jedyne, co wciąż lubię i się nie zestarzało dla mnie, to te sceny właśnie, na detale wszystkie. Lubię je bardzo. To jest wszystko bardzo piękne, wciąż uważam. Lubię tą postać właśnie, tą po prostu właśnie kapłankę. Ja tutaj cały czas sobie wyobrażam, jak stoisz z aparatem i kręcisz na lustrzance tym... Tak, kanonem. O to skrości, nie? I tak w jedno, i w drugą. Tak było. Ale to jest fajne. Tak dokładnie tak, było. Tak się, o teraz, nie? I tak. Nie, ja w ogóle siedziałem tu, pamiętam, rozkrokiem, napierdalało we mnie fale. Trzymałem ten aparat... Trzymałem tak, ściskałem go z całej siły, żeby nie drgały mi ręce i właśnie ostrzyłem, rozostrzałem. Ona była wkurwiona, bo była już cała mokra i jej zimno było na maksa. A ja cały czas mówię, proszę cię, idź na mnie po prostu i ona musiała wracać do tych fal, kurwa, i iść na mnie cały czas. Ale no piękne było to zachodzące słońce, które wyżarło to morze. Lubię tą scenę bardzo. Takie ona jest tutaj takim po prostu... Bo ona wychodzi z cienia, to jest fajne, że tak. Ona wychodzi z... Ona, no, że ta nieostra postać się po prostu pojawia, nie? Tak. Wychodzi syrena. No dla mnie to w ogóle było, pamiętam, że ona była dla mnie tutaj taką zranioną miłością właśnie, że taka płaczące serce, takie po prostu, taka personifikacja miłości, która jest kolejny raz wraca, kurwa, zza światów, żeby znowu nawiedzić ludzkie ciała, ludzkie emocje i... To była taka postać i bardzo lubię tą rzecz, jak oni to w ogóle pamiętam ten moment w tym Krzysztoporze. To było takie piękne właśnie w tych piwnicach, jak oni tak pięknie stali. O Jezu, to kocham tą scenę. Jak oni po prostu odchodzą w zapomnienie sobie znowu. Bardzo, bardzo to było wzruszające w ogóle dla mnie, jak to kręciłem, że sobie tak idą. No i tak to, no i nie ma co pierdolić w tym sanktuarium. Było, minęło, fajnie, co było i nie jest, nie wpisuje się w rejestr. Ale to pamiętam, że jak na tamte lata był bardzo dobry wynik, bo to tak nabiło wtedy i już tak zostało. I że wtedy w ogóle teledyski osiągały, że jak coś miało 300 tysięcy, 400 tysięcy, to było dużo wtedy, te 12 lat temu.
Wtedy w ogóle milionowe wyświetlenia nie istniały. Discopolowcy tylko mieli takie wyniki. I to miało bardzo, bardzo duży wynik wtedy. I no i tutaj w ogóle, no pamiętam, że to, w ogóle czekaj, ja sobie w ogóle chcę zajrzeć. To jest ciekawe. Wiesz, że wtedy nie było YouTube'a na telewizorze, więc nikt nie odpalał tego tak. Ekranie, tylko zazwyczaj to były osoby, które miały podłączonego kompa przez HDMI albo inny kabel i oglądały sobie po prostu klipy z komputera, nie? Wrzucone na ekran. Czekaj, bo sobie tak chcę zajrzeć, czy tutaj będzie coś takiego, co mnie zaciekawi. No plus nie było oczywiście YouTube'a na telefonach, więc to w ogóle to przecież tam się nic nie odpalało. No i to jest ciekawe, że tutaj ja myślałem, że to będzie hejt, a tutaj w ogóle nie było hejtu, to było mi bardzo Znaczy ja się dziwię, że pomyślałem, że to będzie hejt. Słuchaj, no historia miłosna, dlaczego, wiesz, to, że harleki nie jest twoją estetyką, to nie oznacza, że miliony osób tego jednak nie kochają. To są prosta historia miłosna, pięknie pokazana, zawsze chwyta. Wiesz, komedie romantyczne, no Harlekin, te historie miłosne zawsze chwytają, no to jest, no tak. Jak to ładnie przedstawisz, to co w tym jest złego, co w tym jest do hejtowania? No tak, no nie, naprawdę, nie ma ciekawego. Wiesz, to ty lubisz mieć w domyśle wszystko pokazane. Ciekawe. No dobra, nieważne. Fajnie. I teraz drugi teledysk, i teraz to jest ciekawsza historia, bo to jest teledysk, który był, bo powstawał na... To był ostatni teledysk przed rozstaniem moim z Justyną. I on... No to była taka piosenka, która w ogóle... Niesamowite, bo my doszliśmy właśnie, tak jak ja powiedziałem, w tej rozmowie z Justyną. Ja trochę przeprowadziłem... Czuję, że przeprowadziłem ją i siebie od ciemności aż do światła. Tej współpracy, naprawdę tak jakoś zaczynaliśmy tą współpracę w momencie jakimś takim oboje mrocznym bardzo dla siebie, a kończyliśmy ją, kiedy ona pisała już piosenki nowe, które były jakieś takie bardzo uduchowione w ogóle. I pamiętam, że z tą piosenką była taka historia, że jak ten tekst przyszedł, bo w ogóle napisała ten tekst Nosowska, jak ten tekst przyszedł, to my z Justyną mieliśmy takie, ja pierdolę, wszystko w co wierzymy, że ta Kaśka, ona ma jakiś dar kurwa od Boga, który polega na tym, że ona zamawia intencje i dostaje każde słowo w 100% wstrzelone jak na zamówienie kurwa od wszechświata. To jest, ja pamiętam, że po prostu to co my, bo my z Justyną wtedy razem jakby wymyślaliśmy te briefy, te tematyki, bo to było wszystko efekt naszych paroletnich rozmów, to o czym ta płyta ma być i bardzo takiego przeżywania wspólnego wszystkich wątków i ta piosenka po prostu miała być właśnie takim światłem i miała być takim właśnie no jakby objawieniem tego, o co wchodzi w tym życiu tutaj i tej duszy, o co chodzi i no i ten teledysk jest albo właśnie nie powiem. Właśnie teraz nie zrobię wam intro, to powiem wszystko po. Zobaczmy. A jeszcze coś chcę zapytać, jak mogę przed tym. Jak tutaj jest Tera, to jest to, co ma już na Steczkowska teraz w tej piosence, pod koniec i Tera Vanajatopeja. No nie powiem tego pewnie dobrze, ale to jest... Nie, to jest inne. Nie. To jest Tera, to jest po łacinie Ziemia. Ziemia? Tak. Ziemia. Mhm. Tak. I... Wczoraj to sprawdzałem, nie wiem dlaczego, ale... Właśnie słuchałem Soczkowskiej i sprawdzam te słowa i... Tak, to było tak, bo ta, no bo my z Justyną zawsze bardzo gdzieś tam odpływaliśmy w tych, zwłaszcza przy poprzedniej płycie, byliśmy bardzo oderwani od ziemi i to wszystko było takie właśnie, kurwa, nawet nie z tego, nie z tej, nawet mam wrażenie, nie z tej rzeczywistości, nie z tej czasoprzestrzeni, tylko to było wszystko jakieś z innych w ogóle przestrzeni emocjonalnych, jakichś kurwa niewerbalnych, po prostu rzeczy, które nie były w ogóle o ludzkich emocjach. To było jakieś, bardziej działało na instynkty i na jakieś czułe struny, ale to nie było o życiu, o ludziach. A to było właśnie ta anima, zaczęliśmy ją tą piosenką Terra i ona była takim spojrzeniem w oczy, kim jest człowiek i o co w nim chodzi. No i ja nie chcę gadać, bo to jest grube to, co będę chciał powiedzieć, więc najpierw zobaczmy ten teledysk, a potem pogadam o nim. No.
Ale nie, rozczuliłeś się, szczególnie tatą w tym ujęciu, którego od razu wyłapał. No, ten mi się bardziej podoba, dużo bardziej. A tu już takie proefekty, błyski, dron. Wow. A no nawet nie o to chodzi, chodzi o całą historię. Ona jako ta duszyczka, w ogóle fajny zabieg z tym okiem, z głębią, z pokazaniem tej lecącej duszy. Super, super. No, ta lecąca dusza to dobrze, że przeczytałaś. Jakby to dla mnie to było takie po prostu, wiesz, przeszła swoją drogę, żeby odlecieć znowu do góry. Ja nie mogę, dla mnie to jest po prostu ten telet z rozpierdalaczem, bo tutaj jest chłopak. Jest Bartek. Bartek rok później umarł w wypadku samochodowym. To jest brat mojego, no tego chłopaka, którego kiedyś kochałem, Kordiana. I Bartek był dla mnie jak brat w ogóle. Ja w ogóle tak bardzo byłem, był takim... to był taki człowiek w ogóle, Indianin w ogóle. On był tak no jeden z najbardziej magicznych ludzi, jakich poznałem w życiu. On całe życie żył kurwa z wiatrem w ogóle. Chodził po górach od dziecka w ogóle. Był niesamowity na maksa i po prostu ja kurwa przejechałem całą Polskę, pojechałem w Beskidy do Żywca, żeby nagrać go. Tak bardzo chciałem, żeby był w tym teledysku, bo ja go poznałem jak miał 9 lat, a na tym ujęciu ma 17 lat. I rok później właśnie zmarł w wypadku samochodowym. I po prostu to jest takie niesamowite, że ja go po prostu sportretowałem w no. Jest tak piękny tutaj i to w ogóle to ujęcie potem stało na trumnie, jak go zabierali, więc po prostu no, bardzo mocne, tym bardziej, że to jest, w tym teledysku w ogóle jest kilka takich rzeczy, nie, że jest na przykład laska w ciąży, to dziecko teraz już też, to dziecko jest już rosnącym człowiekiem, jest taka pani, która wtedy miała 98 lat, ona też już nie żyje. Jest mój tata w tym teledysku, więc to wszystko jest takie dla mnie w chuj w ogóle. Ja sobie nie zdawałem sprawy wtedy, jak ja w ogóle zatrzymałem dużo ważnych rzeczy i pokazałem rzeczywiście tą plejadę od kurwa dziecka poprzez, bo tu jest chyba łącznie 30 osób, takich nawet na chwilę, a ja miałem nagranych dużo więcej. Ja w ogóle miałem jakąś, wpadłem w jakąś wiksę, że ja chcę nagrać jak najwięcej ludzi się da, potem już nie miałem jak tego wkładać, bo już tak było gęsto tutaj. A ja po prostu sobie jeździłem, bo ja chciałem pokazać po prostu różnych ludzi, nie? Bardzo. I pamiętam, że dla mnie to było w chuj takie w ogóle niesamowite. Znowu doświadczenie, co w ogóle robi prawda. W sensie, że wcześniej zawsze te redyski kreowałem bardzo, a tutaj po prostu jeździłem sobie po Polsce, my się rozstawaliśmy z Justyną, więc ja miałem więcej czasu. I jakoś tak przez 2 miesiące ja sobie jeździłem po całej Polsce z kamerą i sobie kręciłem w różnych miejscach ludzi. I to było jakieś takie dla mnie wtedy nowe doświadczenie, jakie intensywne jest zderzenie z zastaną prawdą. W ogóle takie doświadczenie, które potem miało moim zdaniem bardzo duży wpływ przy pracy z innymi ludźmi, bo ja też odważyłem, że właśnie postawienie człowieka w jakiejś sytuacji daje już tak dużo treści, jak się mu da po prostu być sobą w tej przestrzeni i tylko po prostu dokumentować tego człowieka. Że to po prostu było jakieś dla mnie, no w ogóle otworzyło mi banie, o co w ogóle chodzi z tym rejestrowaniem obrazu. I jakby jakie mogą być tego potężne, jaka w ogóle energia się zamyka w portretowaniu ludzi, jak w ogóle innego rodzaju, innej jakości niż takie portretowanie wykreowane, kiedy ja mówię komuś, co ma robić, że w ogóle zupełnie inna moc w tym jest, że te portrety tych ludzi tutaj, one są szalenie intensywne przez to, że oni, ci ludzie wypełnili je jakby swoją tożsamością. I no tatuś mój. No jak w ogóle o tym mówisz, ja pierwsze wrażenie, jakie miałam, jakbym się znalazła na wystawie WordPress Photo, które kiedyś uwielbiałam, bo to rzeczywiście tutaj
uchwyciłeś dużo historii. Tak, tak, tak. No. Takich zupełnie nakręconych sobie z daleka, nie? Nie tak, ja w ogóle o każdym z tych bohaterów mógłbym powiedzieć w ogóle, bo ja tak naprawdę każdego z tych ludzi, z każdym mam jakąś historię, nie? To jest dla mnie to jest po prostu jakaś, to jest w ogóle syn Justyny. Staś, który dzisiaj ma lat 20, tu miał 10. I no, po prostu też to jest takie też, to jest, Boże, jaki w ogóle wehikuł czasu, nie? Po prostu dla mnie to jest w ogóle, to ma taką potężną moc przez to, że po prostu tu się zakleły. To był jakiś cygański chłopiec był, którego przypadkiem znaleźliśmy, szliśmy w Policji filmować mamę Moniki Kordowicz, która też tam jest i właśnie go spotkaliśmy po prostu jak sobie grała autentycznie, więc kilka w ogóle tu jest w ogóle portretów takich zastanych, że ci ludzie w ogóle nie wiedzą, że są, nie? Ten chłopiec też to jest z kolei w Miliczu, jak miałem ojca nakręcić, no to po prostu byliśmy na moście, ja go zobaczyłem i po prostu nakręciłem go, jak on sobie skakał do wody, nie? Parokrotnie. Ta pani też nie wiedziała, po prostu weszliśmy do kościoła, ona sobie przechodziła z ręcznikami, więc jest tu kilka takich w ogóle naprawdę autentycznych zdarzeń, ludzi, których w ogóle, wiesz, no po prostu w ogóle dokumentalnie chwyciliśmy. Część ludzi jest po prostu przywoływanych do konkretnych sytuacji, ale no ta pani też grubo, ma maksa. Ta pani w ogóle opowiadała mi, jak ją kręciliśmy, że ona pamiętała, jak szło wojsko ulicami, że pamiętała wojnę, nie? No moc ma maksa. Jeśli mogę coś dodać, ten tekst jest bardzo bliski fotografii ulicznej, nie? Tak, tak. To jest, widać, że ty też, Michał, wywodzisz się z fotografii pierwotnej, że robisz ruchome, tak naprawdę te twoje teledyski się składają z ruchomych zdjęć, no nie? Że to jest kadr po kadrze. Tak. Tu bardzo to mi, właśnie, że to się udało tak połączyć. No i też kocham bardzo, że tu jest jakby dwie rzeczy są, które są to, kocham, bo ona tutaj Justyna kręci młynkiem modlitewnym, który ma dokładnie takie, to jest hinduski różaniec. Oni jakby kręcą tym młynkiem, i odmawiają modlitwę w kółko, a u nas tą samą funkcję pełni różaniec. Jakby, że się robi te dziesiątki, a tam po prostu kręci się tym młynkiem. Ja potem też stwierdziłem, że podobną rzecz złapię u każdego z tych bohaterów i po prostu prosiłem ich, żeby oni kręcili różnymi rzeczami, które się będą w ich rejonie. I tam zobaczyłem, jakie to kurwa jest wszystko powtarzalne, że po prostu... wiesz, że tak naprawdę każdy przedmiot może być z obiektem sakralnym, nie? W ogóle służyć medytacji w ogóle. Bardzo lubiłem to, mimo tego, że w ogóle moja atmosfera z Justyną przy robieniu tego masakra. My się wtedy już tak nie znosiliśmy, to było wręcz traumatyczne. My cały okres robienia tego teledysku, my się do siebie już prawie nie odzywaliśmy. Ona, pamiętam, że każde moje w ogóle moją prośbę reagowała w ogóle złością. Już każdy moją każdą uprzejmość, on już było tak gęsto emocjonalnie, że na prostu my nie potrafiliśmy już rozmawiać w ogóle ze sobą. I pamiętam, że już całe to kolaudowanie nawet tego teledysku odbywało się już w bardzo złej atmosferze. Takiej, że my po prostu... A mimo tego on zrobił największą robotę. On teraz w ogóle chyba wygrał, dostał Grand Prix chyba na takim festiwalu teledysków w Polsce. To się wtedy nazywał Festiwal Jach. I on w ogóle był takim teledyskiem, który sprawił, że mnie potem przez parę lat traktowano poważnie po tym teledysku, że to w ogóle takie było zauważone i wszyscy twórcy filmowi go odnotowali w tamtym okresie. Ale on był naprawdę, to też było droga przez mękę. Ja wtedy robiłem to z takim pierwszy raz z operatorem, to była pierwsza raz moja współpraca z operatorem, z Szymonem Kuriatą, który w ogóle jest śmieszna historia, on jest też pochodzi z Milicza. I my jesteśmy w tym samym wieku, my się w ogóle nie odzywaliśmy do siebie w okresie tym takim szkolnym, w ogóle zlewka. A potem jakoś skumaliśmy, że robimy podobne rzeczy, więc stwierdziliśmy, że w próbie zrobimy to. Ta współpraca była trudna bardzo. Bardzo trudna. A Szymon dzisiaj jest dużym nazwiskiem w świecie filmowym. On na przykład robił zdjęcia do tego filmu Chłopi, który teraz był w kinach, był operatorem głównym. I on jest jakby dużym graczem, w sensie coraz większy robi rzeczy. I to nie, ale to było dla mnie, ja pierdolę, droga przez mękę ta współpraca. Plus ja wtedy było tak gęsto emocjonalnie właśnie, no nie, no ja wtedy byłem w ogóle, myślę, że w depresji jakiejś na maksa, jak to robiliśmy. A mimo tego
ważne dla mnie jakieś było, żeby to było jakiś taki, pamiętam, że ten teledysk był jakimś dla mnie takim chwyceniem się, kurwa, no, że chwyciłem się i chciałem bardzo zrobić coś, co jest dobrą energię ma bardzo, żeby ucieczką był dla mnie przed wszystkim tym, co jest trudne, ten teledysk. Ale pamiętam, jest, że... Jest nostalgiczny, jest, może nie smutny, ale jest nostalgiczny, a może tak. Pamiętam, że tutaj... Michał, teraz czekamy na to, co powiesz, co chciałeś powiedzieć na początku. A nie, to ja chciałem powiedzieć właśnie o tym, że po prostu, no, że na pewno ja się wzruszę, bo dla mnie po prostu ta historia z tym Bartkiem jest mocna, nie? Że po prostu udało mi się jakby... Że to było moje ostatnie spotkanie z nim, nie? Takie... I to jest, to jest po prostu dla mnie grube w chłę. Jeszcze grubsze jest to, że ja wtedy ostatni raz się z nim widziałem, jak to nakręciliśmy. Jeszcze go odwiozłem potem wraz z tym operatorem do szkoły. I pamiętam, że ten rok później, chyba tydzień przed tym zdarzeniem, ja w ogóle miałem taki impuls, żeby do Bartka zadzwonić. I do Bartka zadzwoniłem i ja się z nim pożegnałem. W ogóle pamiętam to, że ja czułem, że ta moja relacja z tym jego bratem już tak bardzo już się tak bardzo już odpłynęła, że ja już do tej relacji naprawdę nigdy nie wrócę, a Bartka jakby traktowałem jako braciszka swojego. I po prostu pamiętam, że miałem taki impuls, żeby do niego zadzwonić i powiedzieć mu, że jest dla mnie strasznie ważny i że zawsze będzie. I że mimo tego, że nie wiadomo, czy się kiedyś jeszcze spotkamy, bo to jest bardzo daleko od siebie, po prostu idziemy w różne strony, to chcę, żeby wiedział, że ja go bardzo kocham. I że ja w ogóle się z nim pożegnałem. To jest też dla mnie takie jakieś w ogóle niesamowite, że ja miałem taki impuls, że chcę mu powiedzieć coś, mimo tego, że już nie gadamy od roku, nie ma potrzeby żadnej, że zdążyłem się z nim pożegnać. Więc dla mnie to jest jakieś w ogóle ważne zdarzenie bardzo. I w ogóle, że ten teledysk cały jest o tym tak naprawdę. No. A tej podróży, nie? Tak. No więc po prostu też mnie poczułem po tym wszystkim, jaką to ma moc, że te teledyski mogą mieć też moc po prostu swoją. I że to jest naprawdę, można coś ważnego zrobić w tym wszystkim. Że to jakby, że chciałbym podchodzić do tego w sposób po prostu bardziej zaangażowany i uważam, że od tego teledysku przez najbliższe parę lat podchodziłem w bardzo zaangażowany sposób do tego. Ja miałem jakiś taki bardzo duży fokus, że właśnie to jest ważne. Że to jest ważne. I ja myślę, że ja z tego powodu bardzo spalałem się przy tych teledyskach, bo ja się śmiertelnie nie angażowałem przez najbliższe parę lat od tego teledysku. Po prostu one były dla mnie za każdym razem, jakbym robił coś najważniejszego w swoim życiu. Teraz jakby już znowu uporządkowałem sobie tą relację z tymi teledyskami i w drugą stronę to zaczęło skręcać, ale jakby przypomniałem sobie teraz oglądając to właśnie, że skąd mi się ta wiksa wzięła, że ja tak dużo ambicji wkładałem w te rzeczy. No i tak o. No, niesie ze sobą coś niesamowitego ten teledysk faktycznie. No. Tak. No szczególnie ta scena na końcu, z tym takim błyskiem ku górze, o tutaj. No, to w ogóle... A dla mnie jest to właśnie, to jest tak jakby... Rzeczywiście Justyna jest tutaj gdzieś... Znaczy, tu jest cała historia, ten reportaż ludzkich żyć jest dominujący i to mnie ujmuje. I to jest bardzo moja estetyka. Tak, ja pamiętam... Że, lubię też, że zastosowałeś ten filterek, że to wszystko się dzieje z takim... Ja w ogóle pamiętam jeszcze, jak już ten teledysk wyszedł. Na fotografii. Tak, to potem ja przez... Bo to był naprawdę koniec mojej pracy. Ja już z tą wtedy nie gadałem. I pamiętam, że wtedy jakoś tak... Pamiętam, jakoś raz miałem taki jakiś falę żalu. I pamiętam, jak taki zalany łzami właśnie komuś, nie pamiętam, że nawet komu powiedziałem właśnie, że kurwa mać, że dziwka jebana, po prostu ja kurwa ją w niebo wziąłem, w niebo wstąpienie zrobiłem, wyjebałem ją kurwa w niebo, a ta kurwa mi tak jest dla mnie taka niedobra w tym wszystkim. I powiem, że teraz mnie to bawi bardzo, ale rzeczywiście ja, mimo tego, że między nami wtedy było źle, to ja naprawdę niezależnie od tego zawsze myślałem o niej jako właśnie to co ja z nią tu zrobiłem, to ja o niej tak myślę. Dla mnie ona jest
tworem z, nie z tego świata i ona jest tak duchową osobą, że ona naprawdę zasługiwała na to, żeby ją w niebo wziąć. Po prostu, żeby ją wyjebać jako tą kurwa Matkę Boską w niebo. Odpaliłem ją, wyjebałem ją w kosmos. Nie pracujesz na tym, dobra, nara. Michał, a jeszcze pytanie o motywacji, czemu czerni biel i czemu taki kontrast wykręcony? Czy ty masz jakieś takie... Ale to w ogóle to... Tak, to zawsze było znamienne, że ja zawsze wykręcałem kolory za bardzo, w którąś stronę. Albo je potem... zawsze w którąś stronę za bardzo. Po prostu i tutaj było tak, że oryginalnie kolory tego, jak się można domyślić, były obłędne. Góry, piękne zielenie, jesień w górach. No, ale mi się to właśnie podoba, że ty je wyłączyłeś zupełnie, że ty zrobiłeś to jak zdjęcia wojenne. Tak, ja to tak chciałem. Ja pamiętam, że wtedy miałem taki... Właśnie ja chciałem, żeby to było jak zdjęcia wojenne, dokładnie tak. Chciałem, żeby to było jak stare fotografie sepiowe. By się to kojarzyło właśnie bardzo ze starą Polską. I pamiętam, że wtedy ten operator, o właśnie to było właśnie, on... Kurwa, chciał mnie za to zajebać. On po prostu był taki, ja jestem autorem zdjęć, co ty mi robisz? Ja mówię, stary, ja jestem autorem zdjęć. Ty, kurwa, byłeś rękoma, które były mi potrzebne wtedy. To jest mój teledysk, on ma być sepiowy, ja tak chciałem od początku, to jestem reżyserem tego, to takie ma być. Więc ja tam miałem z nim, pokłóciłem z nim w chuj, o to właśnie, że ja to według niego zniszczyłem, co potem jeszcze wielokrotnie w ogóle w mojej zawodowej drodze się pojawiało, że ludzie uważali, że ja zniszczyłem ich pracę, bo ja po prostu bardzo radykalnie traktowałem ten materiał. Z Justyną w ogóle nie było dyskusji, bo jej się to podobało na maksa. Jej się zawsze podobało, jak ja przesadzałem, więc to akurat nie było z nią dyskusji. Ale ludzie, którzy brali w tym, mieli takie, że ja pierdolę, po prostu zjechaliśmy całą Polskę, a ty zdjąłeś tam kolory. A ja lubiłem, bo to uspójniło ten świat. Mimo tego, że on był bardzo różnorodny, w różne światło, różne pory roku, bla, bla, bla. No plus dla mnie właśnie ten kolor ziemi, to po prostu miało to jakąś szlachetność w sobie, no. Więc to był po prostu zabieg estetyczny. To jest po prostu to, że właśnie ja jestem nadrzędnie artystą, a nie filmowcem, więc ja lubię ingerować bardzo w obraz, tak żeby on mi emocjonalnie grał z tym, co ja chcę osiągnąć. I to nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest kosztem jakości, czy to kurwa jest kosztem poprawności, czy to jest kosztem czegokolwiek, czy w ogóle tego, że nikomu się to nie będzie podobało. Jak ja czuję, że to dla mnie ma uzasadnienie, a tutaj miało to bardzo dużo uzasadnień. Po pierwsze to, mówię, to ta ziemistość, żeby oni byli wszyscy równi, żeby nie było, czy ktoś jest bardziej blady, bardziej opalony. Chuj, ma być to wszystko po prostu w jednej temperaturze. Plus bardzo mi zależało o tym, żeby w ogóle właśnie stworzyć taką spójną opowieść w obrębie tego dzieła, kolorystyczną. Że no są takie dzieła, takie filmy nawet, które mają właśnie obrany jakiś język wizualny, który nie jest autentyczny, rzeczywisty, ale jest spójnie odpowiedziane od A do Z. No i ja tak bardzo, bardzo to lubię. I potem w wielu teledyskach to stosowałem, na różne sposoby. Jakby, że bardzo radykalne podejście do warstwy kolorystycznej, oświetleniowej w kontekście tego konkretnego dzieła. Jest taki fotograf Sebastiano Salgado, nie wiem, czy kojarzysz, i on nawet jego taki najbardziej znany album nazywa się Genesis, czyli Księga Rodzaju, który jest opisany właśnie po stanie ziemi, nie? I mega blisko siebie to jest, w ogóle niesamowite. Zastanawiam się, jak wyglądałem, czy to kojarzysz. To w ogóle, to nie jest to dzieło, ale ja dokładnie przypomniałem sobie teraz, jak powiedziałeś, tą inspirację, która była tego. Ja oglądałem dosłownie parę dni przed kolorowaniem tego teledysku, oglądałem, nie pamiętam tytułu, ale to jest bardzo znany film, o ukrzyżowaniu Jezusa. I on jest, to jest jeden z najstarszych filmów, ale jeszcze starszy. Jest taki jeden film, który był zrobiony przed Pasją i już nie ma innego, który właśnie jest cały sepiowy. Ja byłem taki, o kurwa, film też może być sepiowy. I to mnie tak uderzyło, mimo tego, że to nie jest popularny zabieg, no bo zazwyczaj filmy są czarno-białe, tak? Ale takie, dlaczego nie może być sepiowy film? No i to kliknęło, ale to było rzeczywiście, teraz mi się przypomniało, że to miało dosłownie jakąś takim filmem o Jezusie. Zainspirowane to było. No. No i super. Więc tak, to jest pierwszy teledysk, który myślę, że był właśnie moją spójną wypowiedzią artystyczną, że już zacząłem się
zacząłem być dojrzałym twórcą w ogóle. Tutaj zacząłem jakieś takie pierwszy raz, myślę, że pierwszy raz mógłbym tutaj nazwać się świadomym reżyserem, że ja trzymałem te lejce i mimo tego, że się buntowali, po prostu było mnóstwo buntów wobec mnie, Justyny, operatora, że na montażu Mateusz, no bo dużo różnych rzeczy było po prostu, to ja byłem taki, ja wiem, co ja chcę zrobić i pierdolcie się, nie interesuje mnie to, co... I to było dla mnie traumatyczne, bo ja się uczyłem zarządzać wtedy projektem i to było bardzo trudne, bo to mi przychodziło wtedy, ja to wszystko emocjonalnie odbierałem. Naprawdę to, że on mi wtedy powiedział, ten operator, że ja zniszczyłem jego pracę, co potem usłyszałem jeszcze parę razy w życiu, naprawdę, od operatorów, to pierwszy raz mnie to zmiotło z ziemi. Ja ryczałem, kurwa, przez 2 tygodnie, bo nie mieściło mi się to w głowie, bo ja to kocham. A on powiedział, że ja to zniszczyłem, nie? Bardzo to było ciekawe, ale to musiałem sobie poukładać w głowie to, że jestem to po prostu... Jestem ciekawa, czy nadal by teraz po czasie stwierdził, że czynił takie... Znaczy na pewno by uważał, że jego ujęcia po prostu były zbyt dobre, żeby je zmiażdżyć kolorystyką brudu ziemi, no ale ja to, jak czytam Terra, myślę ziemię, tak. Myślę właśnie dirt, taki piach, wiecie, oblepiający, powodujący, że są rysy bardziej widoczne wszystkie, no mi to bardzo gra. Tak, a pokażę wam jeszcze kończąc tylko jedną rzecz, bo jeszcze w tym wszystkim powstała właśnie a propos, jak ja już po prostu projektowałem ten, właśnie to też uczułem się w ogóle, jak ja potem przez lata będę działał, to zdjęcie też bardzo kocham, które zrobiłem je i do promocji tego. Też pretensjonalne na maksa, ale kocham. Ale jeszcze chcę wam pokazać tą układkę, bo to jest piękna rzecz. To jest układka tego singla i to jest sytuacja taka, to jest zła jakość, że... czemu tak się dzieje brzydko, że to się psuje? Że... to ja sobie wtedy właśnie miałem takie, jak bardzo to jest dla mnie, jak ważna dla mnie jest symbolika. I wtedy było tak, że my z Justyną kończyliśmy swoją współpracę i tak jak jest, kierunki są, nie? Są kierunki, to ja zmieniłem te kierunki i zrobiłem tutaj jej inicjały i inicjały projektu, który dopiero się zaczynał, a który nas ostatecznie rozdzielił z Justyną. To był projekt Maria Magdalena, o którym kiedyś może opowiem. To był taki projekt, film, gdzie w ogóle, ja chyba nie wiem, czy ja o tym kiedyś mówiłem ci, bo ja zrobiłem film w ogóle godzinny. Justyna zrobiła muzykę. Duży temat. Generalnie zrobiłem film, kiedyś o tym opowiem. I to był kierunek właśnie, który ona chciałem, żeby obrała. Żeby właśnie to był kierunek tej Marii Magdaleny, dlatego tutaj zrobiłem ten MM. Po prostu, że to miało nam wskazywać kierunek. Chcieliśmy zrobić po prostu płytę inspirowaną Ewangelią Marii Magdaleny po prostu. I, no i tak się wydarzyło, ale właśnie tutaj jest ta Róża Wiatrów. To miało być taki właśnie... Dla mnie to był taki... To był taki obraz, który ja chciałem stworzyć jako taki symbol dobrej energii dla Justyny na przyszłość. To słońce, róża wiatrów i te trzy symboliczne kwiaty, czyli pąk, rozwinięty kwiat i więdnący kwiat. I to mak w ogóle miał być specjalnie. To był taki dla mnie, chciałem taki zakląć, zrobić rysunek, który będzie dobrą wróżbą dla Justyny na przyszłość. Taką kartą, która będzie Justynie dobrze życzyła, dobrą energię wysyłała. I też strasznie jestem dumny z tego rysunku. To w ogóle robiłem to z... Wymyśliłem sobie tę ilustrację, a zrobił to mąż Mariki. Tej Mariki od... Moje serce jest pełne miłości. To mąż Mariki to zrealizował, ten rysunek dla mnie. I to też dla mnie było kolejne takie... O! Uczułem się, że to może być ta praca art dyrektora może być wszechstronna, że mogę z wielu różnych ludzi korzystać jako narzędzia do realizacji moich pomysłów. Bardzo przy tej też, że się nauczyłem, jak budować w ogóle spójność całego projektu właśnie, jak robić rzeczy, które będą... Nie tylko sam, tak, korzystać. Tak, 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 że to było dla mnie takie, na wielu poziomach nad tym pracowałem. Dobra, strasznie się rozgadałem, sorry, nie ma co już pierdolić, trzeba iść spać.